Witam, z tej strony Nightshade, a to jest rozdział 5. Rozstanie i rozdzielenie. Wygląda na to, że już świta, pomyślała Applejack. Niemrawe światło dnia z trudem przebijało się przez gęste korony drzew i osiedlało niewielką polanę, na której spały kucyki. Applejack już chciała wstać, gdy usłyszała strzępy cichej rozmowy. Uważnie nadstawiła uszu. Dłużej tego tak ciągnąć? Mówił King Quill z zaniepokojonym tonem. Nonsens, doskonale wiem, co powinniśmy teraz zrobić. W końcu jesteśmy poszukiwaczami przygód i nieraz wychodziliśmy z gorszych tarapatów, odpowiedział mu Sir Godric lekceważącym tonem. Wiem, ale King Quill odwrócił głowę i spostrzegł, że Applejack nie śpi. Zamiast dokończyć to, co miał na myśli, podszedł do niej. Dzień dobry, Applejack. Mam nadzieję, że dobrze ci się spało. Jego uśmiech był odrobinę podejrzany. Applejack zmrużyła oczy. Bardzo dobrze. Czyżbym przerwała wam jakąś ważną dyskusję? King Quill przelotnie spojrzał na Sir Godrica. Nie, skąd? Ustaliliśmy po prostu dalszą trasę naszej wędrówki. Akurat, jesteś strasznie kiepskim kłamcą. Ach tak, żadnych tajnych planów? Żadnych. Wszystkie wątpliwości Applejack z powrotem wróciły. Miała ochotę bardziej naciskać King Quilla i wyciągnąć od niego prawdę, ale w końcu postanowiła, że jeszcze trochę poczeka, udając, że nic nie podejrzewa. Starczy tego spania, zawołał do siebie głosem Sir Godric, budząc pozostałe kucyki w obozowisku. Czas ruszać w drogę. Applejack nadal mierzyła niechętnym wzrokiem King Quilla, który uśmiechał się niepewnie. Cóż, zdaje się, że muszę dobudzić resztę naszych obozowych śpiochów. Applejack postarała się przyjąć mniej podejrzliwą minę. Oczywiście, cukiereczku. Idź i pomóż swojemu panu dobudzić resztę. Czeka nas długa podróż i im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. King Quill czym prędzej pobiegł dobudzić Pinkie Pie, która kompletnie nie przejęła się wołaniem Godrica i dalej smacznie chrapała. Rarity przeciągnęła się i podniosła. Wzięła z torby swoje lusterko i zaczęła się w niej przeglądać z krytyczną miną. Och, wyglądam okropnie. Mam pewno grudek ziemi w swojej grzywie, niczym jakiś błotny potwór. Nie wyglądasz wcale tak źle, stwierdziła Fluttershy, spoglądając obok Rarity w jej lusterko. A co ze śniadaniem? Zapytała Pinkie Pie, gdy King Quill obudził ją, oznajmiając, że muszą ruszyć drogę. Nie mamy na co czasu, możemy zjeść po drodze, odpowiedział surowo Sir Godric. To nie rozpalimy ogniska? Zapytała Applejack. Miałam zamiar upiec wam wszystkim jabłka na śniadanie. Sir Godric spojrzał się dziwnie na Applejack. Po chwili jednak jego oblicze z powrotem stało się naburmuszone. To bardzo miło z swojej strony, ale teraz nie ma już na to czasu, oznajmił szorstko. Kiedy wieczorem zatrzymamy się na postój, będziesz mogła nas uraczyć swoimi jabłkami. Teraz musimy korzystać ze światła dziennego, pokonując jak najdłuższy dystans. Applejack westchnęła, jej niepokój o Twilight i powodzenie tej całej wyprawy jeszcze bardziej się wzmocnił. Wzięła ze swojej torby jabłko i podgryzając je ruszyła ze Sir Godriciem, który już zagłębiał się w las Everfree. Drugi dzień podróży, podobnie jak pierwszy, przeminął bez żadnych niespodziewanych wydarzeń. Sir Godric nadal trzymał się z przodu, prowadząc wszystkich do celu. King Quill z kolei nadal kłusował razem z klaczami, od czasu do czasu tylko wymieniając na osobności kilka słów ze swoim panem. Te zachowanie potwierdzało tylko przypuszczenia Applejack co do matactw, które ta dwójka ukrywała przed resztą. Niestety, żadna z jej przyjaciółek nie podzielała tych obaw, twierdziły, że po prostu naradzają się co do kierunku dalszej podróży. W miarę jak miał dzień, las odzyskiwał odrobinę ze swojej palety barw, by wieczorem znowu ją utracić. Mimo to krajobraz był monotonny, pełen ponurych drzew owieszonych rozłożystymi mchami i różnych dziwacznych roślin, nie potrzebujących do życia dużych ilości światła. Czterym przyjaciółkom podróż zaczynała się powoli dłużyć. Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta, gdyż żadna z nich nigdy jeszcze nie zaszła tak daleko w głąb lasu Everfree. Po całym dniu marszu grupa niemal natychmiast usnęła na miejscu, w którym się zatrzymali. Próby pilnowania przez noc dwójki przewodników także spełzły na niczym.
Wyrzuty sumienia Pilek z powodu zaniechania nadzoru złagodziło rano to, iż obudziła się przed nimi i zastała ich śpiących, a nie spiskujących w jakimś ustronnym miejscu. Dopiero trzeciego dnia nastąpiło coś, co wyrwało wszystkich z monotonii marszu. Sir Godric zatrzymał się, obrócił w stronę towarzyszek. Spokojnie czekał, aż reszta grupy do niego podejdzie. Applejack zaniepokoił jego wyjątkowo ponury wers twarzy. Czy coś się stało, Godricu? Zapytała Pinkie Pie. Stary Ogier westnął głęboko i przemówił. Ja muszę wam o czymś powiedzieć. Zawahał się przez chwilę. Chciałbym was przeprosić, abyście mnie nie oceniały zbyt surowo i wzięły pod uwagę moje szczere intencje. Ale o co chodzi? Zapytała Applejack trochę zbyt bardzo prostym tonem. Sir Godric spojrzał jej w oczy. Zgubiliśmy się. Zgubiliśmy się już jakiś czas temu, ale nie chciałem wam tym martwić. Myślałem, że uda mi się was przyprowadzić z powrotem na wasi trakt. Niestety zawiodłem. Smutna mina starego rycerza nie złagodziła wcale gniewu, który obudził się w Applejack. Wiedziałam, że nie można wam ufać. Miałeś nas zaprowadzić do Fogbottom. Mówiłeś, że wiesz, gdzie to jest. Miałem ogólne pojęcie, gdzie się to miejsce znajduje. Ogier skrzywił się lekko. Byłem w tych okolicach za młodu i wydawało mi się, że będę pamiętał, jak trafić tu po raz drugi. Zawiodłem. Godric opuścił głowę. Wszystkich was zawiodłem. Raczcie mi wybaczyć. Wybaczyć? Warknęła Applejack. Jak możemy ci wybaczyć? Twilight jest w niebezpieczeństwie. Przez ciebie nie dojść, że nie uratujemy naszej przyjaciółki, to jeszcze będziemy bez końca kręcić je po tym lesie. Pozostałe trzy klacze zaczęły z zaniepokojeniem przysłuchiwać się tej rozmowie. Żadna nie ośmieliła się przerwać wściekłej Applejack. Postaram się pomóc wam wrócić na właściwą ścieżkę. Do licha z taką pomocą. Mogłeś chociaż powiedzieć nam od razu, że się zgubiliśmy. Sir Godric podniósł lekko głowę i rzucił Applejack powątpiewające spojrzenie. A co by to zmieniło? A to by zmieniło, że przestałybyśmy się włóczyć za tobą i poszły swoją drogą. Gdzie byście doszli tą swoją drogą, jeśli wolno spytać? Do kopalni Fogbottom. Kiedy po wiecu wszystkie rozeszliśmy się do swoich domów po pakunki, ja postanowiłam jeszcze poszukać u siebie książki, z której ta mama czytała mi o tym miejscu. Ku mojemu zadowoleniu znalazłam ją. Nie zdążyłam co prawda dokładnie jej przejrzeć, ale wyglądało na to, że zawiera wskazówki, jak się dostać do Fogbottom. A wiesz, czemu wam o niej nie powiedziałam? Applejack niemal zionęła ognie ze złości. Nie wiem, odpowiedział zgodnie z prawdą stary Ogier, bo myślałam, że jesteśmy w dobrych rękach. Applejack szturchnęła kopytkiem w pierś zmieszanego Sir Godrica. Po co miałem wam zawracać głowę jak książką z legendami, kiedy byliśmy prowadzone przez samozwańczego bohatera, który doskonale wiedział, gdzie nas prowadzi? Sir Godric nie jest samozwańczym bohaterem, odezwał się niespodziewanie King Quill. To najwspanialszy i najbardziej... Proszę cię, King Quillu, daj nam za Applejack rozwiązać ten spór. Samodzielnie. Sir Godric łagodnie przerwał swojemu gierunkowi. Następnie z powrotem zwrócił się do zdenerwowanej klaczy. W jego oczach także zaczynał tlić się gniew. Książka z starymi legendami nigdy nie będzie dobrym przewodnikiem. Same zgubiłybyście się w tym lesie jeszcze szybciej. Applejack parsknęła głośno. Lepsze stare legendy niż pomylony głupiec, stwierdziła sarkastycznie. Młoda damo, licz się ze słowami. Nawet sobie nie wyobrażasz, ile rzeczy widziały te stare oczy. Nie wiesz, ile kilometrów ziemi przebyły te kopyta, ile krwi i potu stracił ten pomylony głupiec, walcząc o dobrobyt takich niewdzięcznych kobył jak wy. Z każdym wypowiedzianym słowem głos Ogiera przybierał na sile, aż w końcu grzmiał niewiele ciszej niż głos Applejack. King Quill cofnął się jak najdalej od Applejack, stojąc za swoim panem, gotowy w każdej chwili skoczyć, by stanąć w jego obronie. Fluttershy i Pinkie słuchały niczym zaczarowane tej wymiany zdań. Wydawało się, że wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Ja ci dam, niewdzięczne kobyły. Applejack niebezpiecznie zbliżyła się do Sir Godrica. Ten cofnął się i sięgnął kopytem po, jak się okazało, miecz, który miał w torbie na grzbiecie. Pomiędzy nimi stanęła Rarity. Rozepchnęła obydwa kuce
i trzymając je na bezpiecznej odległości przemówiła: uspokójcie się, nie mamy czasu na dalsze spory. Rarity zwróciła się do Applejack. Czy mam ci przypominać, czy mamy pewną osobę do uratowania? Pomarańczowa klacz przestała piorunować spojrzeniem rycerza i zwróciła przymrużone oczy na Rarity. Chciała najwyraźniej coś powiedzieć, ale Rarity nie pozwoliła jej na to, zwracając się od razu do Godryka. Czy muszę ci przypominać, rycerzu, że zobowiązałeś się uratować pewną białogłowę? Nie będę wam pomagał, jeśli spotyka mnie taka niewdzięczność. Mam swój honor. Jeśli chcecie mojej pomocy, musicie ją zaakceptować. Stwierdził dumnie, zwracając się do Rarity. Akceptujemy twoją pomoc. Każdemu może się zdarzyć zgubić drogę. Ważne jest, aby... A za co mamy ci być wdzięczni? Odparowała Jack, wychylając się za Rarity, której bezceremonialnie przerwała. Po chwili obydwa kucyki zaczęły się nawzajem przekrzykiwać, nie zwracając uwagi na próby przywrócenia porządku przez stojącą między nimi Rarity. Przestańcie wreszcie na siebie wrzeszczeć! Na wrzask Pinki cała trójka kucyków zamarła i obejrzała się w jej stronę. Wiem, jak zażegnać ten spór, raz na zawsze. Przeprowadzimy głosowanie. Głosowanie? Zapytali jeden kurang Godryk, King Quill, Rarity i Applejack. Tak, w ten sposób raz na zawsze rozstrzygniemy, za czyim przewodnictwem mamy iść, odnaleźć Twi. Pewność siebie pobrzmiewała w głosie różowego kucyka. To bardzo mądry pomysł, Pinki, ucieszyła się Rarity, wykorzystując to, że kłócący na chwilę zamilkli ze zdziwienia. Pewnie, że mądry. O wiele mądrzejszy niż skakanie sobie do gardeł i mówienie do siebie brzydkich rzeczy, stwierdziła z naganą Pinki. Sir Godryk i Applejack odrobinę się zażenowali. Ten, kto jest za przewodnicą Sir Godryka i King Twilla, niech podniesie lewe kopyto. Ten, kto chce, żeby kierowana i Applejack, posiłkująca się swoją książką z legendami, niech podniesie prawe. Oczywiście Applejack i nasz rycerz wraz z Gierkiem nie mogą głosować. Mówiąc to, Pinki podniosła swoje prawe kopytko, a następnie zwróciła się do starego rycerza. Wybacz, Sir Godryku, jesteś naprawdę miłym kucykiem, ale nie udało ci się odnaleźć Fogbottom. Ogier spojrzał na nią, ale nic nie odpowiedział. Rarity podniosła swoje lewe kopyto, patrząc przepraszająco na Applejack. Nie miej mi tego za złe, kochaninka, ale uważam, że stare legendy są tylko legendami. Jeśli chcemy odnaleźć Twilight, musimy słuchać jednej osoby, która tam była. Uważam, że jesteś w błędzie, ale szanuję twoją opinię, odparła chodno Applejack, nadal piorunując wzrokiem Godryka. Nim Rarity zdążyła odpowiedzieć, odezwała się Pinki. W takim razie jest 1:1. Decydujący głos został dla Fluttershy. Wszyscy zwrócili swoje głowy w stronę wspomnianej klaszy. Pinkie Pie przesunęła się ku zgrozie Fluttershy odrobinę w bok, aby każdy mógł dobrze widzieć, które kopyto podnosi. Fluttershy wyglądała niczym mysz zapędzona w kozi róg. Rzucała nerwowe spojrzenia to na Applejack, to na Sir Godryka, nie wiedząc najwyraźniej, na kogo głosować. Ja nie wiem, pisnęła cichutko. Fluttershy, to naprawdę ważne, stwierdziła łagodnym tonem Rarity. Musisz dobrze wybrać, dodała Applejack. Od tego zależy, czy uda wam się uratować waszą przyjaciółkę, powiedział Sir Godryk poważnym głosem. Fluttershy cofnęła się nieco, spoglądając lękliwie na każdego z członków wyprawy. Następnie przymknęła oczy i podniosła drżące kopyto. Prawe kopyto. A więc ustalone, zawołała Pinki z wielką ulgą. Będziemy miały książkę Applejack za przewodnika. Applejack uśmiechnęła się miło do swojej przyjaciółki. Dobrze wybrałaś. Sir Godryk prychnął z irytacji. Brak mi słów na waszą głupotę. Skazałyście siebie i swojej przyjaciółki na smutny koniec. Nie mam nic więcej do dodania, oznajmił zagniewanym tonem i ruszył w przeciwną stronę niż dotychczas zamierzali. Najwyraźniej zamierzał odejść. Applejack wcale nie było żal z tego powodu. Sir Godryku, a gdzie ty idziesz? Krzyknęła za nim Rarity. Zawołany kłód zatrzymał się, ale nie odwrócił. Wracam do Ponyville. Na nic mi podróż z taką niewdzięczną bandą, oznajmił gorzko. Dzielny rycerzu, Pinkie Pie też nie spodziewała się takiego obrotu sprawy. Nie opuszczaj nas. Głosowaliśmy tylko, kto ma nami kierować. Żadna z nas nie chce, żebyś nas zostawiał. Applejack chrząknięcie wyjaśniła swoją dezaprobatę.
Panie, nie musimy ich wcale opuszczać, odezwał się King Quill, który stał teraz w połowie odległości pomiędzy rycerzem a czterema przyjaciółkami. Przydaje mi się pomoc takich dzielnych płuców jak my. Sir Godric zignorował te prośby. King Quill, ruszaj się, wracamy do wioski, powiedział głosem pozbawionym emocji i nie oglądając się za siebie, ruszył dalej. Młody jednorożec stał jednak w miejscu. Widać było, że nie chce ich opuścić. Nie musisz wcale iść za tym bufonem, odezwała się Applejack. To nie twoja wina, że sprowadził nas na manowce. Porzuć go i dołącz do naszej przygody. Słowa te wywarły skutek, którego Applejack się nie spodziewała. King Quill zjeżył się i odparł. Mylisz się, mój pan wcale nie jest bufonem. To najwspanialsza osoba, jaką kiedykolwiek poznałem. W jego oczach zapaliły się łzy. Przykro mi, że to się tak skończyło. Muszę wracać do Sir Godricka. Młody jednorożec zruszył galopem w stronę i odszedł jego pan. Applejack była zaskoczona przywiązaniem młodego kucyka do rycerza. Cała czwórka stała niczym skamieniała. Doskonało się. Będę musiał uwolnić Twilight samodzielnie. To nie tak miało być, jęknęła drżącym głosem Pinky. Czy to aby na pewno był dobry wybór? Rarity zwróciła się do swoich przyjaciółek. Nikt nie odpowiedział. Soft Sound zamoczyła pędzel w kubełku z czerwoną cieczą, a następnie zaczęła nakreślać skomplikowany wzór na podłodze. Co chwilę spoglądała na biurko, gdzie leżała otwarta książka, aby upewnić się, że wszystko robi zgodnie z instrukcjami. Sam rytuał nie wydawał się zbyt trudny, aczkolwiek minęło wiele tysiącleci, nim go ostatni raz użyła. Z początku duchowi chaosu było trudno przyzwyczaić się do ponownego zakotwiczenia w tym ciele. Na szczęście drobne kłopoty z poruszaniem i używaniem magii szybko minęły. Duch zadomowił się u Soft Sound i zaczął powoli asymilować osobowość swojej nosicielki. Jak miło mieć wreszcie własny charakter. Prawdziwa Soft Sound została zepchnięta gdzieś na granicy świadomości, skąd nie miała żadnego wpływu na to, co robił z jej wolą duch chaosu. Podobnie było z pozostałymi duchami. Wszystkie zaczęły używać imion swoich nosicieli. Pierwszy etap przygotowania inkantacji został zakończony. Skomplikowany wzór mienił się lekko czerwonym poblaskiem w świetle świec. Soft Sound odłożyła pędzel, cofnęła się odrobinę i zaczęła podziwiać swoją pracę. Całkiem nieźle wyszło. Teraz potrzebuję tylko proszku z cieniu drzewa. Gdzie też jest? Znienacka do pokoju wparował Swifty Hoofs. Zatoczył koło pod sufitem, niemal wpadając na jeden z regałów, a następnie wylądował, zahaczając o świecznik, który zaczął się niebezpiecznie chybotać. Soft Sound czym prędzej złapała stojak, aby nie upadł i nie zniszczył efektów jej pracy. Masz proszę z cienia drzewa? Zapytała bezceremonialnie. Ja oczywiście, wydyczał Swifty. Musiał pędzić całą drogę do tego miejsca. Osądziła Soft Sound. Mam. Dzbanek. Szybciej. Nie dało. Masz szczęście, że go nie rozbiłeś. Na przyszłość uważaj, jak lecisz. Soft Sound wzięła dzbanek z proszkiem od nierozgarniętego Pegaza i od razu zabrała się za poprawienie swojego wzoru na podłodze. No, pewnie. Rytuał będzie już niedługo gotowy. Możesz przyprowadzić World Weaver i Twilight, powiedziała spokojnie Soft Sound, nie przerywając nakładania proszku na linię zaklęcia. Twilight? Tą klacz, którą kazał porwać nasz władca? Zdziwił się Shifty. Tak, tą. Potrzebny mi będzie jakiś katalizator zaklęcia. Ona nadaje się do tego idealnie. Katalizator? Soft Sound przewróciła oczami. Czy on musi zawsze zadawać tyle pytań? Po prostu leci, przyprowadzi obie. Celestia będzie z pewnością chciała jak najszybciej uratować swoją wierną uczennicę, więc musimy się spieszyć. No dalej. Swifty obrócił się i odleciał, nie zadając więcej pytań. Twilight po raz pierwszy od czasu przeprowadzenia do pogrzebanej świątyni miała okazję lepiej obejrzeć jej wnętrze. Teraz wyglądało o wiele schludniej. Wszystkie resztki gruzu zniknęły, a ich miejsce zajęły przerażające statuetki przedstawiające alikorna stojącego dęba z rozwianą grzywą, która sprawiała wrażenie płonącej. Prowadzona na łańcuchu przez Brawlera, starała się uważnie obserwować swoją trasę, aby w razie czego wiedzieć, gdzie się znajduje. Nie miała jednak pojęcia, jak się uwolnić.
obroża wciąż skutecznie uniemożliwiała jej jakiekolwiek próby użycia magii. Obok niej szła druga klacz, jednorożec. Toalla nic o niej nie wiedziała, ale czuła, że nie będzie chętna jej pomóc. Pegaza, który ją prowadził, widywała dość często, kiedy wparowywał bezceremonialnie do jej celi i zostawiał jedzenie. Był to panie taki, jakie sprawiał wrażenie, brutalny i grubiański. Niepokoiło ją także to, że Spike został tam w celi, sam. Nie zdążyła wydusić żadnego słowa, gdy została brutalnie wybudzona ze snu przez Brawlera i zabrana nie wiadomo dokąd. Pegas niespodziewanie szarpnął łańcuchem, wciągając ją w jeden z bocznych pokoi. Twilight niemal zaparł dech. W całym pomieszczeniu unosił się okropny, stęchły zapach krwi. Na podłodze były wyrysowane skomplikowane wzory, które w centrum zdawało się być w środku pokoju. Linie tych wzorów miały jednak ciemno-czerwone zabarwienie. Po środku tego grotyckowego pokoju stała Softsound. Trzymała malutką szmatkę i wycierała nią przerwy pomiędzy wzorami. Jesteśmy. Klacz odwróciła się na stronę i uśmiechnęła. Świetnie, World Viewer. Jesteś gotowa do wykonania rytuału? Wydaje mi się, że tak. Jesteś pewna, że duch zostanie nienaruszony? Odezwała się klacz, która wędrowała z Twilight przez korytarze. Ale rzeczywiście, wszystko jest przygotowane w najdrobniejszych szczegółach. Już niedługo będziesz mogła opuścić to ciało i posiąść nowe. Świetnie. World Viewer wyraźnie się rozpromieniła. Twilight zastanawiała się, co oni zamierzają i jaką ona odegra w tym rolę. W takim razie do roboty. Softsound skinęła głową na środek pokoju, a World Weaver stanęła w wskazanym miejscu. Brawler zakuł World Weaver w kajdany i założył jej obroże. Lepiej, aby była unieruchomiona. Brawler zakuł swoją towarzyszkę, a Twilight poczuła, że zaczyna po raz kolejny gubić się w tym wszystkim. Następnie czerwony Pegas wziął krótki, zakrzywiony sztylet i naciął skórę na bok World Weaver. Odrobinę świeżej krwi spłynęło do menzurki podstawionej przez Softsound. Twilight wreszcie zrozumiała i niemal skamieniała ze zgrozy. Czarna magia. Oni praktykują czarną magię. Co wy wyprawiacie? To jest zakazane. Nie wiecie o tym? Wykrzyknęła. Brawler spojrzał na nią chłodno. Cicho bądź i nie utrudnij nam tego, co musimy zrobić. Po chwili Twilight poczuła ból w boku i zobaczyła, jak jej własna krew skapuje do pojemnika. Po wykonaniu swojego zadania Brawler wycofał się pod ścianę i zaczął obserwować rozwój wydarzeń z założonymi kopytami. Softsound podniosła menzurkę i cisnęła nią pod nogi World Weaver. Pojemnik rozbił się, wylewając swoją zawartość i rozmazując wzór na podłodze. Klacz zaczęła bełkotać głosem, którego użyła, kiedy chciała przyzwać swojego władcę. Teraz Twilight zrozumiała, czym były te dźwięki. Inkantacjami czarnej magii, zakazanym językiem, którym posługiwali się ci, którzy zaprzedali swe dusze złu. Z wzoru na podłodze zaczęły się unosić granatowe opary. Rok Softsound świecił silnym blaskiem. Dołącz do mnie! Wykrzyknęła do World Weaver, która zaczęła się lekko trząść. Po chwili jej róg, podobnie jak róg Softsound, rozbył z magicznym blaskiem. W tym samym momencie rozdzierający ból zaczął rozchodzić się od rogu Twilight. Zupełnie jakby próbowała użyć swojej mocy. Mimowolnie zamknęła oczy i poczuła, że całe jej ciało zaczyna drżeć. Mimo, iż nie używała magii, obroża karała ją niesamowitym bólem. Po chwili dźwięki wijącej się w podobnych konwulsjach World Weaver przestały do niej docierać. Był tylko ból. Ból, który opanował już całe jej ciało. Biorę udział w czymś nieopisanie złym, pomyślała Twilight. Bolesne spazmy trwały wieczność, a potem nagle ustały. W pokoju zapanowała niesamowita cisza. Twilight otworzyła oczy i ostatnie co zobaczyła, nie zemdlała. Była dziwaczna, świetlista istota unosząca się nad leżącą bezwładnie World Weaver. Czwórka kucyków, wśród nich Softsound, tkwiło w pokłonie przed olbrzymią statuą ich mrocznego władcy. Softsound czuła nieopisaną radość za każdym razem, kiedy mogła usłyszeć głos swojego pana. Jak przebieg rytuał rozdzielenia, demoniczny głos rozległ się jak zwykle w całym pomieszczeniu
nie mając żadnego konkretnego źródła. Doskonale, mój panie. Duch nieuczciwości opuścił ciało Lord Weaver i czeka już tylko na przybycie swojej nowej nosicielki. Softsound czuła zaszczyt, że mogła o tym osobiście poinformować swojego władcę. Wspaniale. Dobrze się spisałaś, przygotowując ten rytuał. Kiedy już mój czas nastanie, zostanie za to wynagrodzona. Softsound poczuła, jak obok niej wierci się Brawler. O, ty też dobrze spełniłeś swoje zadanie, czerwony Pegazie. Nie możecie jednak spocząć na laurach. Głos Fire przybrał groźny ton. Czeka was o wiele trudniejsza misja, jak za starych, dobrych czasów. Musicie pojmać księżniczkę Celestię. Ale panie, odezwał się niepewnie Swifty Hoofs, ona jest alikornem. Sami nie damy rady jej pokonać. Owszem, sami nie dacie rady. Ale nie będziecie sami. Ja będę z wami i to ja poprowadzę was do zwycięstwa. Euforia ogarnęła Softsound. To nie może się nie udać. Podniosła lekko głowę, aby rzucić okiem na górujący nad nią posąg. Kamienne oblicze nie dało żadnego znaku życia, jednak ona już wiedziała, co on ma na myśli. Softsound, z racji tego, że jest teraz jedynym jednorożcem, użyczy mi na czas walki swoje ciało. Celestia się tego nie spodziewa. Myśli, że ma do czynienia z kilkoma zwykłymi porywaczami i jestem niemal pewien, że stawi się sama, tak jak sobie tego zażyczyliśmy w liście. Jestem gotowa, panie, abyś przejął moje ciało, zapewniła z entuzjazmem Softsound. Świetnie, zaczynaj. Softsound podniosła się i zaczęła powoli recytować formułę swojego oddania jej twórcy. Twórcy elementów chaosu,